Dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Dzień dobry, witam Was w czwartek, 11 kwietnia 2024 roku. No i tak, pogoda trochę nam spłatała psikusa, bo jest zdecydowanie chłodniej. Te ostatnie dwa dni troszeczkę nas rozpiściły, rozpuściły. Już by się chciało takiego ciepełka, no ale jeszcze wszystko przed nami. Jak na razie to w tej chwili jest 6 stopni, odczuwalne 4. Zachmurzenie 55%, szansa opadów 2%. Dobra jakość powietrza, no to jest dobra wiadomość. Najcieplej o godzinie 14-16 stopni, ogólnie pochmurny dzień. Ale w tej chwili słoneczko tutaj się przebija i tak jakoś łagodzi tą pogodę. No wiatr jest chłodny, taki porywisty. Zresztą widać tam w oddali, jak porusza tymi drzewami, gną się na wszystkie strony. No ale cóż, takie też są uroki kwietnia. Bo jak mówi przysłowie, kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Tak więc mamy i tak. Teraz wypiję kawkę i pokażę Wam, ile zrobiłam chabrowego, kobaltowego blazerka. Kawa jest bez cukru, także nie ma dodatkowych, niepotrzebnych kalorii. Na wielkie szczęście już awaria u mnie naprawiona, modem wymieniony i mogę nagrywać dla Was filmiki. No, przyznaję, że to było troszeczkę takie doświadczenie. No nie wiem, jak to określić, ale było mi przykro, że nie mogę tych filmików robić. No i myślałam o Was oczywiście. No i o sobie też, bo już się przyzwyczaiłam i do Was, do Waszych komentarzy i do tego, że wchodzicie do mnie i wpisujecie się. I na pewno czekaliście na te filmy, ale z takich przyczyn ode mnie niezależnych to wszystko wyniknęło. Także już jest wszystko pod kontrolą i bardzo się z tego niezmiernie cieszę. Jeszcze tym bardziej, tak jak mówiłam w poprzednim filmie, dzisiaj dopiero, czyli w czwartek, miała być awaria. Miał przyjść Pan do naprawienia tego, ale zaskoczył mnie, przyszedł dzień wcześniej i oczywiście dzięki temu już poleciał wczoraj pierwszy filmik. Dzisiaj rano już przygotowałam też z mojej podróży do Szczecina do lekarza na kontrolę lekarską, na którą jeżdżę systematycznie, tak jak mam wyznaczone wizyty. No i tak. I tym sposobem mogę robić filmiki. Także dzisiaj wskoczy następny, ponieważ ponieważ jestem spragniona tego, że tak powiem. Mam materiał i podzielę się z Wami tym, co mam. Także teraz kawka. Co tam u mnie w tych dziergadełkach słychać? No tak troszeczkę to zrobiłam, ale jeszcze przody nie są skończone. Jeszcze nie są. Zaraz zresztą zobaczycie. No i jeszcze mi trochę zostało, widzicie, do podcięć. Jeszcze taki kawałek.
Do końca. No ale nie śpieszę się, przecież mam czas. I tak mam szybkie tempo, bo zrobiłam te blazerki poprzednie w błyskawicznym tempie. Także tak wygląda moja robótka. No w tej chwili jest to ściśnięte, ale wzór, już wam pokazywałam, jest bardzo fajny. O. Po zblokowaniu będzie tak mniej więcej wyglądał. No, taki jest wdzięczny ten wzór, uważam. No i przede wszystkim bardzo fajnie się nim robi, bo tylko powtarza się dwa rzędy, także no, praktycznie to się wypoczywa, robiąc ten blazer. No i tak to wygląda. Ta moja praca na dzisiejszy dzień. To moje opóźnienie wynikło z tego, że w ręce wpadła mi ta oto książka. Książka, którą mam w domu, moja własna. Czytałam ją bardzo, bardzo dawno temu, ponieważ ona została wydana kiedy? W 2012 roku. Ta książka została wydana. Dama w opałach. Lepiej być rozważną czy romantyczną? Już to jest wstępem do tego, że ta książka została napisana pod wpływem jakiejś takiej, no ja wiem, no egzaltacji to może nie, ale takim zauroczeniem. Zauroczeniem książkami Jane Austen, takimi jak Rozważna i romantyczna, Duma i uprzedzenie. No i właśnie, marzenia mogą się spełniać w najmniej oczekiwany sposób. Często myślimy, że gdybyśmy urodzili się gdzie indziej albo w innym czasie, bylibyśmy szczęśliwsi. Moglibyśmy wtedy naprawdę rozwinąć skrzydła, pokazać, na co nas stać. Na przykład taka Chloe Parker zawsze uważała, że urodziła się dwa wieki za późno. Powinna być damą, jedną z tych, o których pisała Jane Austen. Nosić piękne muślinowe sukienki, zalotnie spoglądać za wachlarza w oczekiwaniu na prawdziwą miłość, dumnie odrzucać awanse dżentelmenów. Tymczasem miała całkiem współczesne problemy. Niezapłacone rachunki byłego męża, który porozumiewał się z nią jedynie za pomocą SMS i e-maili. Ale czy współczesna kobieta umiałaby przetrwać w świecie rozważnej i romantycznej? Dama w opałach to opowieść przypominająca angielskie komedie romantyczne w najlepszym wydaniu. To historia kobiety, która na własnej skórze przekonała się, że nie wszystkie marzenia powinny się spełniać. A przysłowie wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, kryje w sobie wiele prawdy. W związku z tym, że nie pamiętam, o co tu dokładnie chodzi, bo to tyle lat minęło, a takie książki tego typu jak ta właśnie, to tak jakoś nie zostają we wspomnieniach, przynajmniej w moich. Mnie książka musi jakoś dotknąć, tak osobiście jakoś tak no, wywołać we mnie jakieś takie niesamowite wrażenie, że zostaje gdzieś w pamięci. A taka przelotna, taka no, książeczka przelotna, no tak mówię, że ona jest dla mnie przelotna, ponieważ nie zostawia żadnych wartości w jakimś sensie. To jest taki opis rozrywkowy, bym powiedziała. Dama w opałach, główna bohaterka, zostaje wybrana do takiego programu właśnie w latach, do programu w latach 1812, gdzieś około, w których żyły bohaterki. Bohaterki rozważna, romantyczna i Duma i uprzedzenie. No i oczywiście ja znam te wszystkie książki, więc dla mnie to była frajda to przeczytać. No niektóre były takie troszeczkę śmieszne, wręcz bym powiedziała, niektóre sceny, niektóre były takie sobie, ale ogólnie bardzo miłe wrażenie wyniosłam, czytając tą książkę, przypominając sobie w zasadzie, bo już tak jak mówiłam, kiedyś ją przeczytałam, jak zakupiłam, to przeczytałam od nowa. Także to taka lekka, miła i przyjemna, tak bym powiedziała, książka na takie odstresowanie się, na takie zapomnienie o codziennych trudach. Usiąść sobie gdzieś tam w cichym miejscu, zaparzyć kawkę czy herbatkę, jak kto woli, i czytać tą książkę, przy której no, naprawdę i uśmiechniemy się nieraz i wzruszymy, bo ta książka też ma takie momenty. Także taka moja dzisiejsza polecajka. I to właśnie spowodowało, że
Ja tak właśnie mam, jak zaczęłam przypominać sobie parę kartek, przeczytałam, no to już oczywiście musiałam skończyć, no i druty poszły w odstawkę. No ale przecież nie tylko druty są na tym świecie i robótki na drutach, są i też inne sprawy, inne rzeczy, których chciałby się dotknąć, które chciałby się sobie przypomnieć. I tak właśnie jest z tą książką. No taka odskocznia w inne czasy. Odskocznia po prostu od codziennych problemów. Bardzo miła książka. Czy wy widzicie to? Gentle wind and rain, yes, I'm gonna butterfly.